ponieważ mam mało czasu, no bo tak się złożyło, że tym razem mam bardzo mało czasu, nie będzie żadnych powtórek, dlatego nakręcam na jednym odcinku od razu. Temat mam głęboko przemyślany, co wcale nie znaczy, że jestem przygotowany do tego trudnego formatu, który muszę powiedzieć. Kochani, chcę was ostrzec przed księżniczkami. Księżniczka, o której marzy każdy, prawie każdy. Nie każdy, prawie każdy mężczyzna marzy o księżniczce, o wyjątkowej kobiecie, o kobiecie, która będzie delikatniejsza od kwiatuszka, która będzie bardziej efemeryczna od zefirka, która będzie potrafiła odróżnić jedną emocję od drugiej, która będzie w stanie kochać w cudownie romantyczny sposób, i to właśnie ciebie. I taka księżniczka, chcę was ostrzec, panowie, bo to jest tylko jedna strona medalu. Druga strona medalu z księżniczką to jest taka, że księżniczka nie jest zwykłą, przeciętną, prostą kobietą. Księżniczka jest wyjątkowym tworem przypadku, losu, nawet nie natury. Księżniczka stara się raz na bardzo, bardzo, bardzo wiele egzemplarzy i księżniczka pod każdym względem jest wyjątkowa. To znaczy, jest wyjątkowo wrażliwa, księżniczka nie jest w stanie znieść twojego chamstwa, twoich wulgarnych wypowiedzi i twojego egoizmu. Dlatego jeżeli chciałby być z księżniczką, to cię ostrzegam, że to jest niemożliwe, jeżeli jednocześnie chcesz zostać prostakiem. Bo żeby być księżniczką, to samemu trzeba być księciem. Natomiast żeby być księciem, to wcale nie jest takie proste. Ponieważ przede wszystkim trzeba mieć ogromną pupę szmalu. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Jeżeli chcesz być z wyjątkową kobietą, to musisz mieć wyjątkową ilość pieniędzy, najlepiej w gotówce. Poza tym, jeżeli chcesz być z wyjątkowo wrażliwą kobietą, to weź pod uwagę, że taką kobietę, wyjątkowo wrażliwą księżniczkę, z równowagi może wyprowadzić na przykład lot 3G. Może już wyprowadzić z równowagi. Już nie mówią, że chociażby disco polo może ją doprowadzić do mdłości. Dlatego, jeżeli jesteś z księżniczką, to nie licz na to, że ty będziesz mógł nadal zachowywać się jak cham, a potem ją przeprosić. Nie, to nie jest to takie możliwe. Księżniczkę, jak urazisz księżniczkę, to prawdopodobnie drugiej takiej sytuacji, taka druga możliwość się w życiu nie powtórzy. I dlatego zastanów się, drogi mężczyzno, czy ty rzeczywiście chcesz być księżniczką. Ja jednak uważam, że może to być zbyt trudne dla ciebie, jeżeli nie jesteś księciem, że wymagania, które stoją przed facetem, który chce przebywać z księżniczką, to nie są na poziomie codzienności. Wyobraź sobie, drogi mężczyzno, że taka księżniczka to nie jest w stanie włożyć majtek, ani slipów, ani pantalonów, chociażby z tego powodu, że one są ze szwem, a szwem uwiera. I dlatego, jak chcesz być księżniczką, to
nie to, że to ty masz być szefem. To znaczy, że jak chcesz być księżniczką, to będziesz musiał zrezygnować ze wszystkiego, co masz dotychczas. Zastanów się, czy ci się opłaca.